Urząd Marszałkowski wśród swoich głównych priorytetów stawia na edukację. Na wsparcie finansowe mogą liczyć zdolni uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Wśród realizowanych programów są m.in. Prymus Pomorze i Kujaw czy Humaniści na Start. Wyróżnieni w tych projektach uczniowie mogą liczyć na stypendia. Urząd nie zapomina też o nauczycielach. Już od 4 lat marszałek nagradza najlepszych pedagogów w konkursie Lider Edukacji. Docenieni zostaną m.in. ci, którzy stawiają na innowacyjne metody nauczania. Zależy nam, by ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za to, co wynoszą ze szkół nasze dzieci, sami wzorowali się na najlepszych w swojej profesji, by pedagodzy, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły, innowacyjne metody, dzielą się doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcają do takiej postawy młodych ludzi, stawali się wzorem dla kolegów. Zależy nam, by ci nauczyciele zostali uhonorowani. Właśnie do tych nauczycieli kierujemy nasz konkurs. Kandydatury mogą zgłaszać przedmioty prowadzące szkoły, czyli jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, przedszkola czy też inne placówki, czyli wszystkie organy prowadzące, publiczne, niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe również. Na zgłoszenia kandydatur Urząd Marszałkowski oczekuje do końca lipca. 18 najlepszych w minionym roku szkolnym pedagogów wskaże powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa. Każdy z tej 18 otrzyma nagrodę finansową, a wyboru najlepszego z najlepszych dokona marszałek. Wręczenie wyróżnień nastąpi podczas wojewódzkich obchodów Dnia Nauczyciela.